lewa do środkowa. Jeśli ciało porusza się po okręgu, to oznacza, że wypadkowa wszystkich sił, jakie działają na to ciało, musi być siłą dośrodkową. Co to jest siła dośrodkowa? Żeby zilustrować to przykładem, rozważmy kamień na sznurku, który porusza się przez nas na przykład uruchomiony w płaszczyźnie pionowej. Czyli zakładamy, że porusza się z pewną prędkością V wokół środka, czyli wokół ręki, w której trzymamy ten sznurek. I teraz rozważmy takie graniczne dwie sytuacje, które są najprostsze do rozważenia, a każda inna będzie trochę bardziej skomplikowana. Czyli rozważmy, jakie siły działają na kamień wtedy, kiedy znajduje się na górze swojego toru albo kiedy znajduje się na dole. Czyli zacznijmy od tego, co się dzieje, jeśli kamień jest na górze. Porusza się po torze kołowym, a więc w pewnym punkcie, który nas interesuje, ten na samej górze, ma wektor prędkości skierowany stycznie, jak zwykle do toru, czyli horyzontalnie. Jakie siły działają na ten kamień? No, oczywiście działa ciężar skierowany do dołu ku, ale druga siła, która jest również skierowana do dołu, to jest siła naciągu tego sznurka, na którym jest zawieszony kamień. Oznaczyłam ją przez T1. A więc równanie ruchu i wypadkowa siła, jaka działa tutaj na ten kamień, musi być siłą dośrodkową, bo jest ruch po okręgu, a więc ta wypadkowa siła jest równa sumie obydwu sił. Ponieważ one mają zwrot ten sam, no to możemy napisać, że siła dośrodkowa, która wyraża się wzorem mv kwadrat przez r, jest równa ciężarowi plus siła T1. I stąd możemy policzyć, jaki jest naciąg sznurka wtedy, kiedy kamień znajduje się w tym górnym położeniu. Jest to różnica między siłą dośrodkową i ciężarem. Dalej rozważmy drugą sytuację, jeśli kamień znajduje się w dolnym położeniu. Jeśli znajduje się w dolnym położeniu, to ciężar oczywiście dalej ma ten sam zwrot w dół, ale teraz siła działająca ze strony sznurka ma zwrot do góry. Wektor prędkości styczny do toru w danym punkcie. I teraz równanie jest następujące. Siła dośrodkowa, bo wypadkowa tych dwóch sił musi być skierowana do środka toru, skoro punkt porusza się po okręgu, to jest mv kwadrat przez r równe T2 minus mg. T2 jest skierowane do góry, mg jest skierowane do dołu. Wypadkowa siła jest skierowana do góry. W żadnym przypadku tutaj ta siła nie została przeze mnie narysowana, więc gdyby tu narysować siłę wypadkową, to byłaby suma T1 plus Q, czyli wektor, który w przybliżeniu byłby równy akurat długości tego sznurka, na którym jest kamień. A w tym przypadku byłaby to mała siła, która by też była skierowana oczywiście do środka okręgu, bo za każdym razem musi być skierowana do środka okręgu. W każdym innym dowolnym punkcie ciężar musi być skierowany do dołu, natomiast siła naciągu sznurka musi być skierowana pod kątem, a więc wypadkowa siła będzie zawsze siłą, która będzie siłą wynikającą z reguły równoległoboku. Na tych rysunkach nie podałam żadnego takiego przykładu. A więc jeśli porównamy sobie naciąg w sytuacji, kiedy kamień jest na górze i w sytuacji, kiedy kamień jest na dole, to widzimy, że różnica jest dosyć istotna, bo w pierwszym przypadku to jest siła dośrodkowa minus mg, a w drugim przypadku to jest siła dośrodkowa plus mg, a więc wynika z tego, że dla sznurka istotne jest, żeby kamień był zawieszony nadal na tym sznurku, żeby nie przekroczyć, żeby suma siły dośrodkowej i ciężar nie przekroczyły siły napięcia tego sznurka, którą on jest w stanie wytrzymać, zanim się zerwie. Natomiast ciekawa jest sytuacja w tym położeniu górnym, no bo widzimy, że jeżeli siła dośrodkowa będzie mała, taka, że nie będzie się różniła od ciężaru, czyli jeśli będzie równa ciężarowi, no to wtedy siła T1 będzie równa 0. Co to oznacza? No to oznacza, że sznurek nie jest napięty i to oznacza, że kamień niestety nie będzie się poruszał po torze kołowym, tylko spadnie w dół.
takich różnych zagadnień, które dotyczą siły dośrodkowej, jest całe mnóstwo w naszym życiu codziennym, a więc warto jest poznać, jak postępować w takim przypadku. Ciekawe jest również rozważenie sytuacji, jak będzie się zachowywał kamień wtedy, kiedy przetniemy sznurek. A więc wyobraźmy sobie, że mamy kamień na sznurku, on się obraca, przecinamy sznurek i jak przetniemy sznurek, to ten sznurek oczywiście, to ten kamień oczywiście będzie się poruszał po torze parabolicznym, bo znajdujemy się w polu grawitacyjnym ziemskim. Gdybyśmy jednak nie znajdowali się w polu grawitacyjnym, to kamień poruszałby się po torze prostoliniowym, bo taka prędkość początkowa jest mu nadana. Jeśli żadne inne siły z zewnątrz nie działają, to zgodnie z pierwszą zasadą dynamiki Newtona kamień będzie się dalej poruszał po torze prostoliniowym. Ponieważ istnieje siła grawitacyjna, to w kierunku pionowym działa przyspieszenie ziemskie G i w kierunku pionowym mamy spadek swobodny, a w kierunku poziomym mamy ruch jednostajny i złożenie tych dwóch ruchów skutkuje w rzucie, w takim efekcie, jak mamy, kiedy jest rzut poziomy, czyli po prostu ruch po torze parabolicznym. Rozważmy inny przykład, który dotyczy sytuacji w Luna Parku. W urządzeniu, które nazywa się rotor. To jest taka beczka, która obraca się wokół osi przechodzącej przez środek z dużą prędkością. I wyjściowo człowiek, który jest w tej beczce, stoi sobie. Kiedy beczka zaczyna się poruszać z bardzo dużą prędkością, to podłoga cofa się spod nóg, ale pomimo, że cofa się spod nóg, to człowiek nie upada. Ściany beczki są wyłożone tkaniną, która musi mieć odpowiednio duży współczynnik tarcia, żeby to było możliwe. Jak wygląda tutaj diagram sił? Otóż siłą, która jest wypadkową siłą, która działa w tym układzie, musi być siła dośrodkowa, ponieważ wszystko się obraca, czyli siła działająca na człowieka musi być skierowana do środka tej beczki. I teraz do centrum, czyli do osi obrotu. I teraz rozważmy, jakie tutaj występują siły. Otóż ta siła pochodzi stąd, siła dośrodkowa pochodzi stąd, że ściany beczki działają na człowieka z pewną siłą, dla której parę stanowi siła, z jaką człowiek działa na ściankę. Skąd ta siła się bierze? Ona wynika z faktu, że człowiek się opiera i żeby teraz nie zsunął się w dół, to musi być spełniony następujący warunek. W dół siłą działającą jest ciężar. Siłą, która przeciwdziała temu ruchowi w dół, jest siła tarcia. Siła tarcia zależy właśnie od siły nacisku na plecy człowieka, a więc siła tarcia to jest siła nacisku, tą siłą nacisku co do wartości jest siła dośrodkowa, razy współczynnik tarcia musi być większa lub równa od ciężaru, wtedy człowiek się nie zsunie. Stąd można policzyć, jaka jest prędkość graniczna, z którą musi się obracać ten rotor, żeby ta beczka, żeby po prostu człowiek się nie zsunął. Widać, że ta prędkość musi być co najmniej równa pierwiastek z G razy R przez współczynnik tarcia statycznego. Inny przykład, który jest bardzo ważny dla nas, to jest sytuacja, kiedy jesteśmy w samochodzie, kiedy jesteśmy obserwatorem z zewnątrz i patrzymy na samochód, który znajduje się na zakręcie. A więc załóżmy, że zakręt ma promień krzywizny R w punkcie, w którym znajduje się samochód i samochód porusza się z pewną prędkością V. Jaki jest wówczas diagram sił? Na samochód, jeżeli zakręt jest torem płaskim, działają w kierunku pionowym ciężar i siła reakcji ze strony podłoża. One się równoważą. I jedyną siłą, która tutaj może spowodować ruch w potorze krzywoliniowym, jest siła tarcia. A więc siłą dośrodkową jest siła tarcia.
I teraz znowu, korzystając z tego równania, można policzyć maksymalną prędkość, którą przy określonych warunkach, na określonym współczynniku tarcia nawierzchni, między nawierzchnią a kołami, nie dojdzie do poślizgu. Wypadkowa siła jest siłą dośrodkową, czyli mv kwadrat przez r, i jest, musi być równa co do wartości współczynnikowi tarcia razy siła nacisku, a siłą nacisku jest po prostu ciężar, czyli współczynnik tarcia razy mg. I stąd możemy policzyć sobie prędkość maksymalną, z jaką możemy się poruszać, żeby nie doszło do poślizgu na drodze, jeśli promień krzywizny wynosi r i współczynnik tarcia jest dany równy mi s. Jak widzimy, ta prędkość jest proporcjonalna do pierwiastka z tych parametrów r i mi s, a więc jeśli nawierzchnia nie jest sucha, tylko mokra, to ta prędkość graniczna zmienia się ze względu na to, że współczynnik tarcia statycznego drastycznie maleje. Również istotne jest, jak duża jest krzywizna. Im większa jest krzywizna, czyli mniejszy jest promień toru, to wtedy ta prędkość graniczna jest mniejsza. Jeśli krzywizna jest mała, to promień jest bardzo duży, a jak duży promień, to maksymalna prędkość jest dopuszczalna, jest dużo większa. Inny przykład to jest samochód, który znajduje się na zakręcie i ten zakręt jest pochylony, czyli sytuacja troszeczkę się różni od poprzedniej sytuacji i załóżmy sobie, że mamy tak, że mamy jezdnię, która jest pochylona pod kątem teta do linii horyzontalnej, do osi X i mamy samochód, który znajduje się właśnie na tej jezdni. Jakie siły działają na ten samochód? Ponieważ porusza się po torze krzywoliniowym, no to znaczy, że wypadkowa wszystkich sił musi być siłą dośrodkową. Czyli ponieważ porusza się po torze, który ma promień krzywizny określony przez r, no to siła dośrodkowa musi być równoległa do r, czyli dlatego ta siła dośrodkowa tutaj została narysowana na tym rysunku równolegle do osi x. Czyli to jest wypadkowa wszystkich sił. A jakie siły występują w tym układzie? No oczywiście ciężar, który tu został oznaczony przez Q. Oczywiście siła reakcji podłoża, która jest teraz pod kątem i teraz ten kąt, pod jakim ona jest względem normalnej do osi X, czyli względem osi Y, jest taki sam między N a osią Y, jest taki sam jak między podłożem tutaj, czyli nachyleniem tej powierzchni do osi x. Tu jest kąt teta i tutaj jest też kąt teta. No i oprócz tego jeszcze, jeżeli mamy tarcie, no to oczywiście jeszcze siła tarcia. I ta siła tarcia jest skierowana do dołu. Jeśli zakładamy, że interesują nas duże prędkości, to znaczy potencjalnie samochód mógłby się poślizgnąć, wyskoczyć z tej jezdni, kierując się do góry. No to wtedy siłę tarcia zakładamy, że jest do dołu. No, nie rozważamy tutaj sytuacji takiej, że samochód porusza się z tak niewielką prędkością, że na skutek niewielkiej siły tarcia stacza się w dół, więc to nas nie interesuje, czyli siła tarcia musi być u nas skierowana do dołu. Co dalej? Żeby rozwiązać problem, jaka jest prędkość graniczna, bezpieczna, przy której nie nastąpi jeszcze poślizg, musimy rozważyć wszystkie składowe na kierunku ruchu. Czyli patrzymy sobie, jakie są składowe na osi X naszych wszystkich sił i składowe na osi Y. A więc zobaczmy, co się dzieje na osi X. Na osi X wypadkową wszystkich sił jest siła dośrodkowa. I skąd ta siła pochodzi? Otóż na siłę dośrodkową składają się następujące składowe. Rzut wektora N na osi X to jest ta wartość i ta wartość jest równa ze względu na to, że tu jest kąt teta, to tutaj też jest kąt teta, czyli ten odcinek, długość tego odcinka, czyli rzut N na oś X do N dużego to jest sinus teta, dlatego to jest N razy sinus teta. Druga część to jest rzut siły tarcia, to jest ten odcinek.
I ten odcinek, skoro tu jest kąt teta, to ten odcinek do długości siły tarcia to jest cosinus teta, czyli mi s razy n razy cosinus teta. Mamy załatwioną oś x. Teraz oś y. Na osi y działają następujące siły. Składowa siły reakcji, która jest skierowana do góry, i ona do n to jest cosinus teta, czyli n razy cosinus teta. Dalej, składowa siły tarcia, która jest zwrócona do dołu, a jej wartość jest równa siła tarcia razy sinus kąta teta. Siła tarcia, czyli mi s razy n razy sinus kąta teta. No i jeszcze składowa na osi y, która jest też zwrócona do dołu, to jest mg. Dlatego te, które do góry oznaczamy plus, te, które do dołu ze znakiem minus. I w ten sposób mamy dwa równania. I teraz będziemy wyznaczać z jednego z tych równań siłę n. Jak policzymy sobie siłę n, korzystając z tego równania, to otrzymamy następujące wyrażenie. To przekształcenie jest bardzo proste. Mg przenosimy na prawą stronę i otrzymamy, że n będzie równe po wyciągnięciu przed nawias, przed te dwa człony, mg przez cosinus teta odjąć mi s n sinus teta. I dalej kontynuujemy. Mając to n, podstawimy tak obliczone n do pierwszego równania. Przepisałam to równanie jeszcze raz, równanie na n, i przepiszemy równanie na fx, podstawiamy do równania na fx. Przepisałam równanie na fx, wyciągam przed nawias n, w nawiasie zostanie sinus teta plus mi s cosinus teta, i za n podstawiam to n. Czyli otrzymam takie równanie: mg razy, to przepisujemy, sinus teta plus mi s cosinus teta, i mianownik n, czyli cosinus teta odjąć mi s sinus teta. I w ten sposób, jeśli weźmiemy pod uwagę, że po lewej stronie mamy mv kwadrat przez r, a na końcu mamy takie równanie, możemy przyrównać właśnie siłę dośrodkową do tego wyniku końcowego i policzyć prędkość maksymalną, która jest prędkością graniczną. Powyżej tej prędkości dojdzie do właśnie poślizgnięcia się samochodu, czyli ta maksymalna prędkość z przekształcenia prostego tych wzorów, masa się skróci, v będzie równe pierwiastkowi z tego wyrażenia razy r, czyli to, co jest na żółto zaznaczone. Rozważmy teraz, jak to wygląda wtedy, kiedy pewne graniczne wartości zostaną określone. Jak widać, jest to proste, jest to skomplikowane wyrażenie, które trudno jest przeanalizować, dopóki się nie zna dokładnie współczynnika tarcia i nie zna się kąta nachylenia, ale można policzyć, prawda? Więc bardzo użyteczny wzór. Oczywiście ten wzór przechodzi w proste wzory wtedy, kiedy nie ma tarcia, współczynnik tarcia jest 0, to tu mamy 0 w tym równaniu i 0. Zostaje gr razy sinus przez cosinus, czyli tangens teta, a więc maksymalna prędkość, którą może osiągnąć ten samochód, jeśli nie ma tarcia, przy określonej krzywiźnie, przy określonym promieniu r, i teta jest dana takim wzorem. Czyli jest proporcjonalne do pierwiastka z r, ale różni się od wzoru, który wcześniej otrzymaliśmy i który teraz możemy powtórzyć, o to, że pojawia się tangens teta i współczynnik tarcia. Ten wzór, który otrzymaliśmy przedtem, analizując drogę bez pochylenia, otrzymujemy z tego ogólnego wzoru również. Proszę popatrzeć. Jeśli nie ma pochylenia, to kąt teta jest 0. Sinus teta to jest 0. Cosinus teta to jest 1. Czyli w liczniku zostaje nam mi s. W mianowniku. Cosinus 0 to jest 1. Sinus to jest 0, czyli zostaje nam równanie gr razy mi s pod pierwiastkiem, czyli równanie, które już wcześniej analizowaliśmy. A więc to równanie jest równaniem ogólnym, które pozwala określić te szczególne przypadki. Dziękuję bardzo.
Mam nadzieję, że te obliczania mogą się przydać w życiu codziennym. Thank you.